Ojciec czerwonego kapturka miał coś niepożądanego u polityka. Sumienie. Ale nie to go zabiło. On i jego rodzina zginęli, bo ukrył pewną potężną technologię przed jeszcze potężniejszymi ludźmi. Pewnego popołudnia banda wynajętych zabójców śledziła skrycie czerwonego kapturka w jej drodze do domu ze szkoły. Wypatroszyli dom w poszukiwaniu urządzenia, ale kiedy to nie przyniosło skutku, zrobili to samo z rodziną czerwonej. Ją rozpłatali jako ostatnią i byli bardzo zaskoczeni odkryciem w jej wnętrzu swej nagrody. Podczas gdy zgraja świętowała odkrycie, jeden z zabójców zwrócił się przeciwko swej załodze, mordując ich wszystkich. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w ten piątkowy poranek. I jak widzicie dzisiaj, takie małe zaskoczenie. Dla mnie to też było zaskoczenie. Opowiem Wam dzisiaj o Twisted Fables, czyli tak naprawdę postaciach z bajek, które zostały wrzucone w brutalny cybernetyczny świat, a my mamy odbyć tutaj bijatyki. Jak to działa? Zerknijcie sobie i posłuchajcie. Postaram się krótko, choć nie wiem, czy mi to wyjdzie, o moich wrażeniach z rozgrywek. Przyjemnego oglądania. No to dobra, zaczynam od rzeczy, które mi się spodobały i jedną z nich jest różnorodność postaci oraz to, jak fajnie udało się dopasować zdolności tych bohaterek, ich umiejętności w tej grze, tak naprawdę do ich historii, które być może znacie, czy to z bajek, czy to z legend, no i żeby nie być tutaj gołosłowną. Na przykład mamy taką dziewczynkę z zapałkami, która ma też w tej grze taką talię zapałek i te karty zapałek podrzuca przeciwniczkom, zaśmiecając im deck, a sama korzysta z tego, wzmacniając się. Albo na przykład mamy śpiącą królewnę, która zbiera sobie żetony uśpienia, jak zbierze ich 6, to się budzi i wtedy się zmienia w zupełnie inną postać i od tego momentu może korzystać właśnie z tych żetonów i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, każda z tych dziewczyn jest inna. Każda też oferuje zupełnie inny wachlarz swoich umiejętności graczowi i to jest jedna właśnie z rzeczy, która mi się w tej grze podoba. Bardzo ciekawie rozwiązano również tutaj to, że przed każdym graczem mamy 3 talie kart umiejętności. Można powiedzieć, że to jest taki rodzaj takiego prywatnego sklepiku, bo my z tych kart, te karty będziemy sobie kupować do naszego deku, więc nie ma tutaj takiego ogólnego marketu, gdzie losowo pojawiają się karty. Ogólny market jest, ale tamte karty są stałe, natomiast ten prywatny sklepik różni się tym, że ja dokładnie wiem, czego mogę się spodziewać, co na mnie czeka w poszczególnych taliach. Mało tego, znam dokładnie kolejność tych kart, a więc wiem też, w jakiej kolejności te karty umiejętności trafią do mojej talii. I właśnie w taki sposób ograniczono tutaj losowość. Dzięki temu, że ja znam zawartość, że ja wiem, znam kolejność, mam większą kontrolę nad tym, co ja właściwie chcę zrobić. Kiedy ja sobie buduję deck i walczę z konkretną przeciwniczką, to mogę sobie dostosowywać swoją taktykę właśnie do niej, a więc moje działania będą się, w zależności od tego, z kim walczę, moje działania, moje zagrania, mój deck będzie się różnił, starając się dopasować do zagrożenia. Generalnie w tej grze planuje się właśnie z takim niewielkim udziałem losowości. No i to jest coś, co ja generalnie w grach lubię, więc i tu mi się podoba. Chociaż tutaj jest coś, czego mi brakuje, ale o tym opowiem Wam później. W Twisted Fables jest również fajnie uchwycona zależność między ilością kart podstawowych oraz ilością kart umiejętności. Kiedy będziemy mieć w deku tylko karty umiejętności, no to prawdę mówiąc one są niewiele warte, ponieważ właśnie te karty podstawowe połączone z kartami umiejętności pozwalają nam je odpalać, pozwalają nam skorzystać z ich zdolności, a więc przez cały czas musimy sobie kontrolować, musimy sobie balansować właśnie tę zależność. No nie zawsze się to udaje, natomiast to jest taki drobny mechanizm, ale naprawdę bardzo fajnie tutaj działa. Ta gra to jest taka walka na zasięgi. Na przykład myślę sobie, ok, mam teraz atak, podejdę, zaatakuję, zadam cios, tylko kurczę, właśnie, no nie mam karty, żeby się odsunąć, żeby odskoczyć, no więc będę musiała się pewnie liczyć z tym, że jak mnie przeciwniczka zaatakuje, to stracę trochę punktów życia. No to może nie, może się odsunę jeszcze dalej, wzmocnię sobie trochę obronę, a tą kartę umiejętności na przykład wydam na to, aby skorzystać z reliktu. Ale z drugiej strony, może moja przeciwniczka nie będzie mnie miała w zasięgu, czyli mnie nie zaatakuje, nic mi nie zrobi. Co tu zrobić? No i właśnie nad takimi rzeczami będziemy się zastanawiać. Tu się z pozoru wydaje, że to jest taka prosta bijatyka, ale tak nie jest. I to jest właśnie coś, co mnie bardzo pozytywnie w tej grze
zaskoczyło. Wspomniałam przed chwilką o reliktach. No to jest kolejny taki element, który jest urozmaiceniem tych naszych potyczek. Relikty głównie nam pozwalają na takie manipulowanie naszą talią. One pozwalają nam na przykład dobrać jakieś karty, albo dołożyć do ręki te stosów kart odrzuconych, czy też nawet usuwać, czyścić sobie właśnie deck, a więc bardzo fajnie, że coś takiego jest. Można również zagrać wersję bez reliktów, ale powiem Wam szczerze, że ja nie grałam, bo prawdę mówiąc dla mnie to jest takie marnotrawstwo. No mieć coś fajnego, a nie korzystać z tego? Grałam z podstawową wersję tej gry, czyli w dwie osoby, jeden na jednego. Grało mi się miło, nie ma to jak, wiecie, zadać cios pozornie niewinnemu czerwonemu kapturkowi. Natomiast uwaga, grałam również w trójkę, czyli w wariant, który sama sobie wprowadziłam i generalnie nie polecam, ale słuchajcie, ta rozgrywka w trzy osoby uświadomiła mi i pokazała, że ja na pewno muszę zagrać w cztery osoby i udało mi się to zrobić wprawdzie dwa razy, natomiast to jest właśnie wariant, który mi się tu bardzo spodobał. Dlaczego? Ano dlatego, że w wariancie dwóch na dwóch, my się wtedy dzielimy na dwie drużyny i walczymy między sobą, więc w dwóch na dwóch korzystamy z dwóch torów, a nie z jednego. I w trakcie rozgrywki my możemy sobie zamieniać się torami. Wówczas zamieniamy się na tory z osobą z naszej drużyny. I tu się już pojawiają fajne taktyczne zagrania, typu słuchaj, to teraz ja podejdę, dam jej ciosa, odepchnę, a potem zamienię się z tobą torami i ty będziesz już miała ją blisko, więc możesz ją dobić. Genialnie to działa. W głównej mierze właśnie dlatego ten tryb dwóch na dwóch z zamienianiem się na ścieżki zrobił na mnie takie pozytywne wrażenie. Oczywiście naturalną konsekwencją grania w czwórkę jest to, że mamy rozgrywkę dłuższą, no wiecie, coś kosztem czegoś, natomiast ten czas czekania na swoją turę, no możemy przeznaczyć na baczne obserwowanie tego, co się dzieje na tych torach, na tych ścieżkach, sprawdzanie, gdzie jest bohaterka z mojego teamu, co zagrała, jak się zachowała i do tego dopasować sobie nasz plan, nasze działanie. A zatem to nas troszkę zaangażuje w tym czasie, jednak mimo wszystko ten tryb dwóch na dwóch polecam dla graczy, którzy już tak lepiej znają swoje bohaterki, bo wtedy po prostu uda Wam się tak wycisnąć całą esencję z rozgrywki przy zachowaniu cały czas dynamiki gry. Jeśli chodzi o aspekt wizualny, a tutaj pozwólcie, że się chwilkę dłużej zatrzymam, bo też opowiem Wam o różnicach między wersją podstawową a wersją deluxe, która będzie również w polskiej wersji dostępna, no to muszę Wam powiedzieć, że podoba mi się ta gra. Podobają mi się ilustracje bohaterek, są takie wyraziste, naprawdę pięknie i super klimatycznie się prezentują, czy to na kartach postaci, czy to na tych kapitalnych standach, czy na kartach. Wprawdzie na kartach ilustracje nam się powtarzają, ale zdecydowanie są to rysunki, na których oko się chce zawiesić. Co jeśli chodzi o różnicę między podstawową wersją a wersją deluxe? Więc w wersji podstawowej mamy mieć dostępne 6 różnych bohaterek, które będą w postaci takich właśnie standów na mapie. Dla mnie, słuchajcie, standy są absolutnie kapitalne, mega klimatyczne, duże, z świetnymi ilustracjami i robią robotę. Ja mam wersję deluxe, ale nawet nie wyciągałam figurek, bo naprawdę świetnie mi się grało przy pomocy standów. Natomiast jeśli ktoś z Was maluje, to jak najbardziej dostępne są również właśnie w wersji deluxe, gdzie standy zostały plastikiem zastąpione. Bardzo dobrej jakości figurki, które sobie jeszcze można upiększyć właśnie je malując. W wersji deluxe bohaterek dostępnych będzie o 4 więcej, czyli łącznie mamy ich 10. Natomiast niezależnie, czy gramy w tą wersję podstawową, czy wersję deluxe, no to tych kombinacji, która z którą walczy, przy 6 czy 10 mamy na tyle dużo, że i czasu sporo, żeby to wszystko ograć. Natomiast co jeszcze w wersji deluxe, czego możecie się jeszcze w wersji deluxe spodziewać? Przede wszystkim maty, która w mojej ocenie jest takim, słuchajcie, must have, czyli nie dość, że super fajnie i klimatycznie wygląda, strasznie mi się podobają te miejsca, tu sobie mogę też poukładać karty reliktów i usprawnia rozgrywkę, po prostu bardzo wygodnie się z niej korzysta. Tutaj również pojawiają się takie fajne plastikowe znaczniki, którymi zostały zastąpione żetony, jakie mamy w wersji podstawowej. Mamy również takie błyszczące karty epickie. No powiem Wam, że połysk jest świetny. Szkoda tylko, że same karty to są dokładnie te same karty z gry podstawowej, tylko właśnie z tym błyśnięciem.
a nie jakieś nowe, natomiast jest taki smaczek również. No i jeśli chodzi o jakość, to powiem Wam szczerze, że też bardzo pozytywne wrażenie na mnie zrobiły te tacki, plastikowe podkładki, gdzie sobie umieszczamy kartę naszej bohaterki. Mamy tutaj takie znaczniczki, żeby oznaczać parametry statystyki naszej postaci. Bardzo praktyczne, fajne, eleganckie i świetnie to wygląda. I również jeśli mówię o jakości, wyglądzie, na to, aby wspomnieć, zasługuje również fajnie i w sposób przemyślany zaprojektowana wypraska. Mamy miejsca na wszystkie talie, więc możemy sobie posortować i każda talia ma swój slocik, więc nic nam się nie pomiesza. Do tego jeszcze karty spokojnie się mieszczą w koszulkach, a więc dodatkowy plusik. Wszystko tam jest dobrze zorganizowane, więc też warto o tym powiedzieć, bo nie jest to zawsze oczywiste w grach. Ogólnie Twist & Fails pod względem wyglądu, pod względem jakości naprawdę prezentuje się bardzo dobrze. Teraz powiem Wam jeszcze o kilku takich moich spostrzeżeniach, o których po prostu chcę Wam powiedzieć. Na początku układanie tych kart umiejętności w te trzy stosy, czyli szukanie jaka karta, w jakiej kolejności, ustawianie tego, no to trochę było upierdliwe, ale spokojnie, po dwóch, trzech rozgrywkach już to robimy naprawdę sprawnie, w ogóle nie sprawia nam to problemu. Natomiast nie lada wyzwaniem było dla mnie odnalezienie ikony danej postaci. Raz mi się pomieszały wszystkie deki wszystkich postaci, wszystkich bohaterek i musiałam po prostu dopasować konkretne karty z danego deku do postaci. No, odnalezienie tej ikonki mikroskopijnej wielkości jeszcze gdzieś tutaj na takim kolorowym tle, słuchajcie, to była katorga, no to po prostu była katorga. Ja nie wiem, nie dołączyli tutaj żadnej lupy, nie wiem, czy to mikrobiolog ma szukać, ale ktoś tutaj zdecydowanie nie pomyślał, więc to jest taki mały dramat. Proponuję, żeby te talie się po prostu nie mieszały. Co jeszcze? Generalnie tekst na niektórych kartach był też dla mnie mało czytelny i interpretacja tych zapisów też nie była taka jasna i oczywista. Krótko mówiąc, zdarzały się takie momenty, że nie do końca byliśmy pewni, czy jakby co dana karta robi. Szkoda, że nie ma tutaj jakiejś ściągawki, może gdzieś na ostatniej stronie instrukcji wyjaśnienia zapisów tych kart, albo no właśnie jakieś karty pomocy, jak chociażby, no mamy taką fajną, dużą kartę pomocy w The Edge. Tutaj wbrew pozorom wcale nie potrzeba tego dużo, bo kart umiejętności mamy 18, do każdego z tych trzech deków wchodzi nam po 6 kart, więc wystarczyłyby 3 opisy. Gdyby nawet wziąć pod uwagę wszystkie karty, czyli i te karty epickie, i te karty zwrotów akcji, to nam będzie potrzeba jakieś 10 opisów do każdej bohaterki, plus tam jakiś ekstra opis specjalnych zdolności, więc wcale nie tak dużo. No ale cóż, nie ma to nie ma, trzeba sobie jakoś z tym radzić. Teraz natomiast opowiem Wam o takich moich mieszanych uczuciach, które są konsekwencją, bądź co bądź, małej różnorodności w kartach, o czym Wam właśnie wspomniałam. Natomiast dlaczego mieszane uczucia? No dlatego, moi drodzy, że ja tej gry nie ograłam. Ja nie znam dokładnie wszystkich bohaterek. Zagrałam 7 razy dwoma postaciami, a więc jak na ten rodzaj gry to jest jednak trochę za mało, żeby tak na pewno powiedzieć, że tu mi się szybko znudziło, to mi się obrzydło, to mi się nie podoba. Więc też nie traktujcie tego materiału jako recenzji, a raczej taki rodzaj podzielenia się wrażeniami, moimi pierwszymi wrażeniami. No ale dobrze, do rzeczy. Talia każdej bohaterki składa się z 27 kart umiejętności, natomiast zaledwie 10 kart różni się od siebie, a więc można powiedzieć, że to jest taka 1/3. Może nie do końca, bo niektóre karty mają jednak inne wartości obrażeń, czy też chociażby zasięgu, natomiast każda z tych kart ma dokładnie takie samo działanie, bo na każdej mamy ten sam zapis, a więc zagramy ją w taki sam sposób. I dla mnie to jest trochę ciut za mało różnorodności. Ja myślę, że dało się tutaj bardziej te karty w tych taliach umiejętności urozmaicić, przez co też budowanie tej talii, budowanie tego deku dawałoby nam więcej możliwości, no i też tak szybko by nam się nie ograło. Jak już wcześniej mówiłam, podoba mi się to, że mamy 3 talie kart umiejętności, czyli jakby nie bierzemy z jednego wora, tylko sięgamy sobie do 3 różnych jakby dróg, którymi możemy podążać. Natomiast kiedy nastawimy się na jedną taktykę, na przykład nastawimy się na zadawanie obrażeń, no to właśnie szybko dość możliwości nam się wyczerpią, bo korzystamy z tego samego deku, a tam, jak powiedziałam,
mamy dość małe urozmaicenie, małą różnorodność kart umiejętności. Jeśli chodzi o Twisted Fate, to jest jeszcze coś, co mi trochę uwiera. Mianowicie budując deck, my tutaj będziemy w dużej mierze na początku sięgać sobie po karty po to tylko, żeby dorwać się do tych kart, które są pod spodem, z lepszymi umiejętnościami, tych kart zwrotów akcji, które nam wprowadzają stałe zdolności. Tym samym nasz deck rozrośnie się o takie karty mniej atrakcyjne, które będziemy chcieli usunąć, a tych okazji do ich wyrzucenia stali, no nie ma tu zbyt wiele. Wprawdzie w każdym momencie możemy kartę usunąć, ale jakim kosztem? Rezygnacja z całej tury? No powiem Wam szczerze, że w moich rozgrywkach nikt tego nie robił. Nie wiem, być może to jest jakaś strategia sukcesu, jak mówiłam, nie mam ze wszystkich stron tej gry ogranej. Natomiast no, mamy relikty, mamy jakieś zdolności w grze, które nam umożliwiają usuwanie rzeczywiście kart, ale to się zdarza dość sporadycznie. No więc to jest też taki element, który mi troszkę uwiera, powiedziałabym. I żeby była jasność, żebym była dobrze zrozumiana, ja nie oczekuję po tym deckbuildingu, że tutaj nagle wprowadzimy urozmaicenie takie, że się pojawiają jakieś efekty, nie wiadomo jak się zazębiające, jakieś cuda na kiju i wiecie, urozmaicone zdolności, bo to mogłoby spowodować, że coś, co jest fajne, szybkie, coś, co cenię tę grę i między innymi mi się ona podoba, dlatego że jest właśnie dynamiczna, takim się nie stanie. Szczególnie w rozgrywce czteroosobowej, więc krótko mówiąc, fajnie byłoby znaleźć taki złoty środek między tym, co mamy w tej chwili, a właśnie wprowadzeniem większej różnorodności i urozmaicenia kart w dekach umiejętności. Podsumowanie. Twist and Fails. Dynamiczna gra, która oferuje równie dynamiczną bijatykę bohaterek. Trochę jak zapasy w kiślu, słuchajcie. Podbiegamy, zadajemy cios albo na tym kiślu poślizgniemy się i padniemy na matę bez mocy. Nie mam pojęcia, że to porównanie jest trafione, ale trochę tak się czasem czułam. Czy ja grałam w coś podobnego, czyli właśnie dynamiczną, szybką bijatykę opartą na zagrywaniu kart, opartą na przesuwaniu bohaterek, czy też bohaterów po ścieżkach, kładkach, planszach? No tak. Grałam w Knockdown, grałam ostatnio w Unmatched Bitwa Legend i jeśli chodzi o te w sumie trzy bijatyki, to Twist and Fates jest w mojej ocenie najbardziej złożoną i posiadającą najmniej losowości. I prawdę mówiąc, z tych trzech bijatyk to ona właśnie najbardziej przypadła mi do gustu. Z miłą chęcią zostawię ją sobie w kolekcji. Myślę, że ma szansę trafiać na mój stół całkiem często i doskonale nada się, żeby nowemu graczowi pokazać, jak piękny potrafi być świat gier planszowych, oraz żeby stłuc mu tyłek. Dzięki serdeczne za dzisiaj. No mam nadzieję, słuchajcie, że pokazałam Wam coś miłego dla oka, coś, co być może Was zainteresuje. Dajcie znać, czy tak jest. Najlepiej w postaci kciuka w górę i koniecznie bądźcie w niedzielny poranek w Board News. Tymczasem miłego dnia i do zobaczenia. Trzymajcie się. Twisted Fables to gra dla dwóch bądź czterech graczy, którzy wcielają się w bajkowe postaci jak Śnieżka, Śpiąca Królewna, Kaguya, Mulan, Alicja z Krainy Czarów czy Czerwony Kapturek. Po wyborze bohaterki umieść jej kartę na podstawce. Szeherezadę, Dorotkę, Dziewczynkę z Zapałkami czy też Małą Syrenkę wybierzesz grając w wersję deluxe tej gry. Każda postać reprezentowana jest przez stand lub figurkę, zależnie jaką wersję tej planszówki posiadasz. Przygotuj się do rozgrywki. Na karcie postaci wskazany jest poziom życia bohaterki. Oznacz to odpowiednio, wpinając czerwony znacznik we właściwe pole na torze życia. U dołu karty bohaterki znajdziesz też wartość punktu krytycznego. Oznacz to, wpinając w tor życia fioletowy znacznik w odpowiednim miejscu. Gdy w trakcie gry znacznik życia przekroczy poziom punktu krytycznego, usuń go i dobierz z ręki jedną z trzech epickich kart, ale to pokażę Ci jeszcze za chwilę. Na karcie postaci określona jest wartość obrony. To jej maksymalny poziom. Na początku gry pomarańczowy znacznik obrony umieść w polu 0. Zaczynając grę niebieski znacznik umieść w pierwszym otworze na poziomie 0. U góry każdej karty bohaterki znajdują się specjalne zasady postaci. Poniżej natomiast znajdują się trzy listy talii umiejętności, określające jakie karty w jakiej kolejności masz przygotować. A zatem zobacz, jak należy to zrobić. Rozpoczynając od ostatniej, a kończąc na pierwszej karcie, umieszczaj w stosie karty o wskazanych na liście nazwach we wskazanej ilości.
Na spodzie talii znajdzie się zawsze karta zwrotu akcji, następnie 3 karty umiejętności, kolejna karta zwrotu akcji, 2 karty umiejętności oraz wierzchnia karta, którą za chwilę dobierzesz na swoją rękę podczas tworzenia talii startowej. W analogiczny sposób utwórz więc 3 talie kart umiejętności odpowiednio dla ataku, obrony oraz ruchu i umieść je przy planszy gracza. Każdy z graczy otrzyma również 3 karty epickie, które są przypisane do danej bohaterki. Na razie umieść je przy planszy. Jedną z tych kart wybierzesz dopiero kiedy znacznik życia przekroczy poziom znacznika punktu krytycznego. Przygotowanie toru walki w wypadku posiadania maty do gry jest sprawne. Rozłóż ją na środku stołu i umieść talię kart reliktów. Jeśli grasz w wariancie 2x2, wyłóż 11 kart reliktów. Karty możesz ułożyć zakryte bądź odkryte, gdy grasz w trybie reliktów. Jeśli nie posiadasz maty, umieść po prostu karty reliktów, formując jeden rząd na stole pomiędzy graczami. Karty wówczas będą stanowić pola do ruchu dla postaci. Zatem umieść bohaterki. W wersji podstawowej gry użyjesz standów, umieszczając je na startowych polach. Gdy przygotowujesz grę w trybie 2x2 graczy, będziesz korzystał z 2 torów. Wówczas na każdym torze na polach startowych rozmieść bohaterki tak, aby postaci z tej samej drużyny znajdowały się na różnych ścieżkach. Przygotuj rynek kart zaopatrzenia. Składa się on z 3 rzędów kart, każdy w innym poziomie. Mamy tu karty ataku, ruchu i obrony. W wypadku pierwszego poziomu są też karty uniwersalne, czyli takie z 3 akcjami do wyboru. Na każdej podstawowej karcie zaopatrzenia w lewym górnym narożniku znajduje się poziom karty, a tym samym wartość odpowiednio ataku, obrony bądź też ruchu. W prawym górnym narożniku natomiast widzimy koszt zakupu takiej karty. W trakcie rozgrywki każdy gracz może kupić dowolną liczbę kart podstawowych z rynku, korzystając z akcji wzmocnienia i wydając moc. Rozpoczynając rozgrywkę, każdy gracz dobiera po 3 karty pierwszego poziomu z 3 stosów, czyli stosu ataku, obrony oraz ruchu. W ten sposób skompletuje 9 podstawowych kart, które wejdą w skład jego startowej talii. Następnie każdy gracz dobiera po jednej wierzchniej karcie z 3 stosów swoich kart umiejętności. Do kart podstawowych dołącza więc dobrane karty umiejętności, a następnie tasuje je dokładnie i w ten sposób tworzy swoją startową talię. Rozpoczynając każdą turę, gracze będą dobierać z tej talii karty. Na początku gry pierwszy gracz dobierze 4 karty, pozostali gracze dobiorą kart 6. A zatem jakie gracz ma możliwe do wykonania akcje? Jak już wiesz, mamy kartę ataku, obrony oraz ruchu. Zagrywając kartę ruchu, będziesz mógł przemieścić swoją bohaterkę o liczbę pól na torze równą poziomowi zagranej karty. W moim wypadku to jedno pole. Gdybym natomiast zagrała kartę ruchu poziomu 2, która pozwala mi na wykonanie ruchu o 2 pola, taka karta daje mi możliwość przemieszczenia się właśnie o 2 pola w wybranym przeze mnie kierunku. Podczas wykonywania akcji ruchu nie mogę zakończyć ruchu na polu, na którym stoi inna bohaterka, ale mogę przejść przez przeciwnika, o ile pozwoli mi na to wartość zagranej karty ruchu. Grając w wariancie 2x2 graczy, zagrywając kartę ruchu dowolnego poziomu z ręki, masz możliwość przeskoczyć na drugi tor ruchu, zamieniając się z bohaterką z Twojej drużyny. Podczas takiej zmiany torów należy pamiętać, aby miejsce na drugim torze było puste. Wówczas musisz swoją bohaterkę przenieść na równoległe, wolne pole na drugim torze walki i dokładnie to samo zrobić z figurką bądź standem swojej partnerki. Gdyby taka zamiana miała spowodować przeniesienie figurki na pole, na którym stoi już inna postać, wykonanie takiej akcji nie jest możliwe. To, co istotne, zagrane w danej turze karty umieszczaj nad swoją planszą w obszarze zagrywanych kart. Po wykonaniu akcji z takich kart będziesz sumował ich wartość, oznaczając to na swoim torze mocy, ale pokażę Ci to nieco później. Jak należy obronić się w tej grze? Otóż zagrywając z ręki kartę obrony, a następnie zwiększając swoją obronę o wartość mocy z tej karty.
W moim przykładzie zagrałam kartę pierwszego poziomu, jej wartość obrony więc to 1, a zatem mogę podnieść o 1 poziom swojej obrony, oznaczając to pomarańczowym znacznikiem. Tutaj należy pamiętać, że każda bohaterka ma swoją maksymalną wartość obrony. W wypadku czerwonego kapturka ta wartość to 6. Oznacza to, że podczas rozgrywki nie mogę przekroczyć tego poziomu. Jeżeli podczas rozgrywki osiągnęłam już maksymalną wartość swojej obrony, ale posiadam kartę obrony, mogę ją zagrać, aby skorzystać z jej mocy, którą doliczę do zgromadzonej mocy, za którą będę mogła za chwilę kupić nowe karty do swojego deku. Czas poznać możliwości ataku, a zatem mogę zagrać z ręki dowolną liczbę kart ataku i aby zadać liczbę obrażeń równą łącznej wartości siły zagranych kart, muszę znajdować się w zasięgu jednego pola od swojego przeciwnika, chyba że jakieś karty umiejętności modyfikują mi zasięg. A zatem w moim wypadku zagrałam kartę poziomu pierwszego, co pozwala mi zadać jedną ranę przeciwniczce, która znajduje się na sąsiednim polu, a więc w zasięgu 1. Przyjmując obrażenia, w pierwszej kolejności należy obniżyć poziom obrony. W moim wypadku więc zredukowałabym poziom obrony przeciwniczki do 0. Jeżeli natomiast w akcji ataku zadaję więcej ran, kolejne obrażenia oznaczamy przesuwając czerwonym znacznikiem na torze życia. Zobacz teraz, jak należy zagrywać karty umiejętności. Każda z nich ma swój poziom, który określony jest w lewym górnym narożniku. Na dole karty nad jej zdolnością natomiast określona jest wymagana do uruchomienia akcji z tej karty karta podstawowa. A zatem podstawową kartę ataku muszę dołączyć do zagrywanej karty umiejętności, aby móc wykonać z niej akcję. To pozwoli mi w zasięgu jednego pola zadać jedno obrażenie plus dodać wartość siły podstawowej karty ataku. Zobacz to teraz na przykładzie. Zagrywam kartę umiejętności drugiego poziomu. Wymagana do zagrania tej karty umiejętności, a tym samym uruchomienia zdolności z tej karty, jest podstawowa karta ataku. Dołączam zatem podstawową kartę ataku poziomu trzeciego, która pozwala mi zadać 3 rany. No i taki zestaw pozwala mi skorzystać ze zdolności tej karty umiejętności. A zatem mam zasięg 2, co oznacza, że mogę znajdować się o 2 pola od swojej przeciwniczki. Zadaję jej 2 podstawowe obrażenia oraz mogę doliczyć wartość siły z podstawowej karty ataku, a więc łącznie zadam jej 5 obrażeń. No i teraz moja przeciwniczka przyjmuje rany, a więc w pierwszej kolejności obniżamy jej poziom obrony, w moim wypadku o 2 punkty. Kiedy obrona spadnie do 0, przemieszczam jeszcze czerwony znacznik na torze życia, w moim przykładzie o 3 miejsca. Tym sposobem przekroczyłam fioletowy punkt krytyczny, a to oznacza, że natychmiast mogę spośród 3 swoich kart epickich wybrać jedną kartę. Pozostałe 2 karty natomiast odrzucam, nie będą uczestniczyć już w grze. Natomiast wybrana epicka karta trafia natychmiast na moją rękę. Co dzieje się w sytuacji, gdy mam na ręce kartę umiejętności, natomiast nie posiadam karty podstawowej, która jest wymagana do uruchomienia akcji? Tak jak na tym przykładzie, mam kartę ruchu, ale wymagana jest karta obrony. W takiej sytuacji nie mogę zagrać karty umiejętności. Jeśli rozgrywasz grę Twisted Fables w trybie reliktów, czyli z odsłoniętymi kartami reliktów na torze, wówczas możesz zdecydować się na odrzucenie jakiejś karty umiejętności. Trafia ona na Twój stos kart odrzuconych, a Ty nie możesz skorzystać z jej zdolności, za to możesz skorzystać ze zdolności karty reliktu, na której znajduje się Twoja bohaterka, bądź, jak w moim wypadku, przy której stoi Twoja postać. Korzystasz wówczas ze zdolności zapisanej na takiej karcie reliktu, a samą kartę odrzucasz na stos kart odrzuconych. Wolne miejsce natomiast wypełniasz nową kartą reliktu, dobierając ją z talii. To co ważne, akcję reliktu możesz wykonać tylko raz na turę. Akcja wzmocnienia w tej grze polega na wydaniu mocy, którą gromadzisz po zagraniu kart umiejętności, a która jest sumą wartości zagranych kart. Podnoszenie poziomu mocy na Twoim torze mocy możesz wykonać za każdym razem, gdy zagrasz kartę i wykonasz z niej akcję. Ale możesz to zrobić, tak jak ja teraz pokazuję, jednorazowo.
A zatem na przykładzie czerwony kapturek zagrała 4 karty pierwszego poziomu oraz 1 kartę umiejętności poziomu drugiego, co łącznie daje jej 6 punktów mocy. Odpowiedni poziom więc oznacza przesuwając niebieskim znacznikiem na torze mocy i umieszczając go na odpowiednim polu. Wydając moc w akcji wzmocnienia, gracz może kupić jedną z wierzchnich kart z 3 stosów swoich kart umiejętności, bądź też kupić dowolną liczbę kart z ogólnej puli, czyli z rynku tworzonego na początku gry. Jak już wiesz, koszty kart widoczne są zawsze w prawym górnym narożniku. Jeśli gracz kupuje jakąś nową kartę, na przykład kartę umiejętności z jednej ze swoich talii kart umiejętności, taka karta trafia na stos kart odrzuconych tego gracza. Następnie musi obniżyć swój poziom mocy o wartość kosztu właśnie zakupionej karty, przesuwając niebieskim znacznikiem, w ramach tury gracz może kupić dowolną liczbę kart, za każdym razem pamiętając o opłaceniu kosztu karty. Zakupiona karta zawsze trafia na stos kart odrzuconych danego gracza. W momencie, kiedy wyczerpie się talia doboru, gracz tasuje wszystkie karty ze stosu kart odrzuconych i tworzy nową talię, a więc w ten sposób nowo zakupione karty wejdą w skład talii, z której gracz dobierze nowe karty na swoją rękę. Jeśli w trakcie zakupów kart umiejętności gracz odsłoni kartę zwrotu akcji, natychmiast korzysta z jej stałej zdolności. Jak widzisz, taka karta nie ma kosztu, a więc pojawia się ona w rozgrywce bez konieczności wydawania na nią mocy. Należy wówczas umieścić kartę zwrotu akcji pod swoją planszetką, aby pamiętać, że od tego momentu gracz może korzystać z jej stałego efektu. Zasada kupowania podstawowych kart z rynku zaopatrzenia jest taka sama, a zatem jeśli gracz na przykład chce kupić kartę ruchu drugiego poziomu, musi opłacić jej koszt, w tym wypadku to 3 moce i taka karta trafia na jego stos kart odrzuconych. Jeszcze jedną możliwą akcją, jaką gracz może wykonać w ramach swojej tury, jest akcja skupienia. Wówczas gracz rezygnuje z rozgrywania jakichkolwiek innych akcji, co oznacza, że nie zagrywa żadnych kart ze swojej ręki, natomiast może odrzucić 1 kartę umiejętności spośród tych kart, które posiada na ręce, bądź też ze swojego stosu kart odrzuconych. Taka karta jednak nie jest odrzucana na stos kart odrzuconych, tylko całkowicie usuwana z gry. W taki sposób właśnie czyścimy dek. Przechodząc do fazy końcowej, gracz musi zredukować do poziomu 0 niewykorzystaną moc, przesuwając odpowiednio znacznikiem na torze mocy. Jeśli gracz posiada na ręce jakieś karty, musi je odrzucić na stos kart odrzuconych. Podobnie jak wszystkie zagrane w tej turze karty, za wyjątkiem kart ze stałymi efektami oraz wymaganych do nich kart podstawowych, należy odrzucić na stos kart odrzuconych. Następnie gracz ze swojej talii dobiera na rękę 6 nowych kart. Rozpoczynając nową turę w fazie odświeżenia, należy usunąć zagrane karty z efektami trwałymi na stos kart odrzuconych i wówczas również należy obniżyć swoją wartość obrony do poziomu 0. Rozgrywka dobiegnie końca, gdy któryś z graczy doprowadzi czerwony znacznik na torze życia swojego przeciwnika do poziomu 0. Dzięki serdeczne za Twoją uwagę i skoro tu jesteś, życzę Ci udanych rozgrywek i efektywnego bicia.